Cześć, mamie, ciocie. Mam nadzieję, że... All I want for Christmas is... Doman. Ja wstałem właśnie i... Jest niebiesko na dworzu, w sensie... Nie widzę cicho tego, jest ładna pogoda i słońce. No, więc czas wstawać. Vlogmas 9. Trochę się już rozbudziłem, zjadłem śniadanie, więc ogarniam film, w sensie na dziś, Vlogmas. I ogarniam się, jadę do Kacpra go obudzić, ale ładnie wygląda, bo mamy pierwszy event na 11, chyba 12 i kolejny na 14, potem na 16 fryzjer. Ja już się ubrałem i zostało mi tylko zrobić włosy. Tak, chcę po prostu założyć platynową perukę. I w sumie wpadał mi się to, że wyglądam się taki uczeń. Uczeń ze szkoły. Jezu, ale niewygodnie się nosi perukę na świeżo ogolone głowę, czyli to, co zrobiłem wczoraj. Obrzydliwe to po prostu jest dla mnie. Niestety nie dałem rady z peruką, bo mam tak mocno podgolone boki, jak mam dziś. To jest to tak obleśne uczucie i tak niekomfortowe i tak cię drapie, zahacza się za te krótkie włoski. Coś strasznego, więc stwierdziłem, że po prostu założę sobie tą bandanę i będę wyglądać jak połączenie, nie wiem, modnisia i starej baby. Jestem już pod blokiem Kacpra i nie ukrywam, że trochę się zawiodłem na sobie i trochę na Kacprze też, bo event jest do 12, a jest 11.30 za 10 minut, więc mamy pół godziny praktycznie, żeby tam pojechać i w ogóle wejść. Tak głupio mi trochę, wiecie, jak ktoś mnie jednak zaprasza, a ja przychodzę tam na 10 minut ostatnie i tak, nie wiem, jakoś trochę tak jestem zawiedziony, że nie wyrobiłem się szybciej i nie ogarnąłem tego szybciej. Ale też bym przekonany, że to jest do 13. No ale cóż, co mam zrobić? Nie, nic nie zrobię, nie cofnę czasu, więc mówi się trudno. No więc czekam na kasę, który powiedział, że potrzebuje jeszcze 10 minut. I jedziemy. No ale na szczęście nie ma jakichś koków, więc chyba szybko dojedziemy tam. Nie wiem, wydaje mi się, że będziemy tam 10 minut przed końcem. Jest ze mną już Bambariła. Diva Modina. Jak widzicie, jest na co czekać było, nie? Widzicie ten make-up? Wygląda... No co z nim jest nie tak? Nic na żarty, właśnie super wygląda. Odbiję się na policzku tak. No i... Jesteśmy w korku, jedziemy, znaczy korku, na światłach i jedziemy, będziemy tak na 17 minut przed zamknięciem, jak wszystko pójdzie. Także żegnam się z wami, nara. Znaczy do zobaczenia za sekundę. Nie, słuchajcie, jesteśmy już pod elektrownią po Wiśle i tak chcę się śmiać. To trzeba płakać, a nie się śmiać. Bo dosłownie wejdziemy na 10 minut i śmieję się, że przynajmniej zaoszczędzimy na parkingu, bo wystarczy, że wynajmę sobie miejsce na 10 minut. Także fajnie. Jesteśmy już praktycznie pod elektrownią po Wiśle i szukamy miejsca wolnego, którego może nie będzie, więc jeszcze śmieszniej wtedy będzie, nie? Dobra. To tyle chciałem tylko powiedzieć. To było moje wyznanie. Jesteśmy właśnie, wyszliśmy z parkingu na ten i idziemy do... znaleźć to miejsce. I do tego dochodzi jeszcze to, żeby znaleźć w ogóle, gdzie to jest. Także śmiesznie. Która jest godzina? Zobacz. 11.47 minut. Dobra, udało się. Jesteśmy. Dostaliśmy po kawce. Pokaż ten plecak, bo on jest super ładny. Jest plecak taki. Z takimi rzeczami w Vian Westwood, a ja uwielbiam Vian Westwood. No popatrz. Pasowało ci do tych ust. Tak? No też mi się wydaje, że mi bardzo pasowało. Wiesz, to też pasowało? Asfalt. Wyszliśmy już i w ogóle dostaliśmy dziwciki, więc fajnie, bo... Wychodzimy z itemkami, więc miło. A teraz idziemy sobie zjeść. Tu mam rzeczy. Dobra, nara. Ale zajebiście wyglądam teraz. Kacper zamówił pizzę, jedną napołujemy, bo jeszcze nie jesteśmy tak głodni. I w ogóle zobaczcie, co dostałem. Pączuszki, znaczy donaty. Pasują ci pod usta. I jeszcze skiety, zobaczcie, mi najbardziej się oczywiście podobają te białe, już się nie mogę doczekać, aż wsunę je na swoje stópki. Kakadu przyniósł pizzę z
szczerze powiedziawszy, liczyłem na coś lepiej wyglądającego. Szyneczka. Dobra, spróbujemy. 42 zł, czajcie to ludzie. Byliśmy jeszcze w Urban Outfitters, bo chciałem zobaczyć sobie ciuszki. I zmierzamy teraz do wyjścia, w sensie na parking podziemny. I musimy jechać dalej do TK Maxa. Do Arkadii, nie Boże, do galerii Młociny, która jest dość daleko, więc trzeba się zebrać. Ale tam też będzie fajnie, można sobie pochodzić. Dobra, jesteśmy już praktycznie przed galerią Młotkowo. Już? Młocina, na poprawo jest. No mamy jeszcze pół godziny prawie. A, no to nie... Jesteś na równą 14. No tak, bo jesteśmy w galerii na event i nie możemy wejść na przykład do innych sklepów albo gdzieś. No możemy. No możemy, zapomniałem, bo jestem głupi. Jesteśmy już w galerii i wjeżdżamy na górę, ale to strasznie jasno. Nie tak. Strasznie dziwnie jest w dzień. Jest dzień, jest dzień. Dziwnie być w dzień. Jesteśmy w H&M Home i ja uwielbiam tu przychodzić i oglądać rzeczy, bo są przepiękne. A nie wiem, czy wiecie, ale kupiłem nowe mieszkanie. Naprawdę? Gratulacje! Więc mogę sobie powybierać na przykład... Jeszcze nie słyszeli tego w Toruniu! Takie coś do mydła, albo taki kubeczek. Mogę się doczekać, jak się już tam wprowadzimy. Zobaczcie, jakie fajne dywany. Trzeba jakieś wybrać pod łazienkę, znaczy do łazienki, żeby było miło w stópki. Mega ładnie wyglądają te lustereczka, polecam wam. Mega mi się podoba to. Brokatową na przykład. Nie łapię ostrości, ale to jest ładne. Podoba mi się bardzo. Nie wiem na co, ale ja bym to wziął na biżuterię. Tu jest też marmurowa deska, ja sobie kupię okrągłą. Jest ale fajna. Ale trochę za drogie jak na to. Może troszkę. Zobaczcie, jakie piękne sztuczce. Takie rose gold, że są złote, ale nie są złote. No, są fajne. Fajne, no. Tu jeszcze są takie małe, a ile mega. Jest sztuk w środku? 6? 3. Jakie drogie. Moja ulubiona tekstura. Nie wiem, czy to widać, chyba nie. O, teraz widzicie? Lubię mega teksturę. Mi się podobają takie... Dlatego lubię cerę Kacpr. Mi się podoba ta tekstura na rzeczach, ale na przykład na ścianach już mi się nie podoba. Mm-hmm. To też jest mega fajne, te miseczki. Fajne na coś. Ładnie, ładnie. Świeczuszki, wazoniki. Dupa. Tu też ciekawe świeczulki. I bombki, ale są mega drogie. Zobaczcie, jak ładnie wygląda Zara. Bardzo bym chciał mieć mieszkanie jak w Zarze. Kacper się obraził, bo zrobiłem mu pranka w sklepie i już się do mnie nie odzywa teraz. Jakiego pranka? Bo jesteś debilny. Wyłącz to. No i chodzimy sobie i chodzimy po tych sklepach. Teraz jadę schodami na górę. Kacper stoi przede mną. Idziemy już tam, czy nie, Kacper? No. Idziemy już tam do TK Maxa, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. A teraz jesteśmy pod Primark, ale nie idziemy do Primark. Jesteśmy. Choineczka, napis. O. Teraz słuchajcie, przed chwilą dowiedzieliśmy się, że idziemy na trening jakiś przed TK Maxa, w sensie przed całą galerię. Ale okazało się, że nie idziemy na trening, tylko na łyżwy, bo dosłownie mieliśmy piłkę. Znaczy łyżwy jeszcze spoko, bo ja się bałem, że to będzie jakiś trening typu 20 przyszedł, jeszcze 10. Już mieliśmy zrobić szybką zawrotkę do domu, ale dobra. Łyżwy spoko. Nie wiem, czy się nie roztopi pod takim gorącym towarem. Mhm, i zaklęta. Idziemy na dwór, dalej, still. Tu jesteśmy przy wyjściu i Kacper zaczął, że jest ambulans. Już czeka na nas, w razie czego. Patrzcie, to lotnisko jest tak małe. This is my job. Ja mam już łyżwy. Kacper zakłada. Nie mogę zmieścić tej łyżwy, chyba nie mogę. On nie może zmieścić łyżwy. Ale nie wkładasz ją na stopy, nie do buzi. Jest też świąteczne drzewo. Większy. A pod nim święty Mikołaj. Weź. Idziemy. It's time to shine, bitch. Jedziesz, Kacper, twoje brudzą. Rok, lecimy z nadgarstkami. Chodź, Kacper. No ale słuchajcie, bioderka nie zawsze wystarczą, bo czasem jest tak, że odbijamy się bioderkiem i zamiast tą osobę popchnąć. Ja wiem, że to jest brutalne, ale no jakby cel jest te łokcie. No ale to są święta, nie chcemy być tacy chamscy. Drebnę tym łokciem, ale piąteczka, więc odwracam. Wróciliśmy już do środka. Ja trochę zmarzłem w ogóle, a ty? Kasper trochę zmarzł, więc trzeba go rozgrzać. Przytomnie. Na go! Dostaliśmy karty podarunkowe. I idziemy jeszcze z powrotem na górę sobie się napić. Czekoladzie.
Czekolada. Czyjej? Dobra, idziemy. Wyszliśmy już z eventu i idziemy się dowiedzieć, ile kosztują te karty, bo stwierdziliśmy z Katrym, że trzeba od razu wykorzystać. Tak, a świeczki, bo nie ma dużych kolejek. Świeczki to jest dobry pomysł, świeczki zawsze to jest dobry pomysł. Dowiedzieliśmy się, że każda karta nasza ma stówkę, więc właśnie coś wybieramy, ja patrzę. A ile to kosztuje? 69 zł. Ja patrzę tutaj na bombeczki i myślę, że może jakąś dekorację kupić, a nie świeczkę jednak. Foteliczki. A. Może jakąś girlandę. Ja bym chciał jakąś girland frozen. Takimi gałązkami są ładne, ale 150 za dużo. Patrzyliśmy sobie w Tiki Maki na różne rzeczy, ale jednak stwierdziliśmy, przynajmniej ja stwierdziłem, że chcesz pojeździć po innych, żeby zacząć, czy może będzie coś fajniejszego, bo chciałem kupić koc, a w tym akurat nie było za dużo kocy, więc przejadę się do innego. I tam wydam moją stówkę. Jak zwykle lampeczki, choineczki. Tutaj choinki są śmieszne, jakby były odrzutowe, bo mają takie ten i są latające w powietrzu, także śmiesznie. Mega śmieszne. Śmieszne? Jestem już na parkingu, ale totalnie nie mogę sobie przypomnieć, gdzie zaparkowaliśmy. I czuję, że nie znajdziemy za szybko samochodu. Znaleźliśmy samochód, jesteśmy już w drodze. Bo chcę słuchać sobie piosenki Jennifer Lopez. Nie mogę nagrywać, bo on słucha piosenek. I jedziemy teraz do Coca-Cola. Na Coca-Cola. Jedziemy do Coca-Cola. Na Coca-Cola. Obejrzeć sobie jakiś tam film, bo miał... A Patryk chce kupę. I zawiesić lampki nad łóżkiem. Tak, świątecznie. A będziemy coś jeść, zamawiać jedzonko, czy nie? Zobaczymy. Przecież zobaczymy, prawda? Lat na mnie ubywa. Lat mi ubywa, a ja nadal niczy ja. Jesteś po prostu zjebany. Jestem po prostu crazy. Dobra, na. Nie, oprócz tego, że mam dystans do siebie. Tak. Zaparkowałem i idziemy do Kacpra. W ogóle zobaczcie, jak wyglądam. Bym miał pieczarkę na głowie. Niesiemy ozdoby, bo będziemy jeszcze... Żeby nie było, tego na choinkę nie zawieszę. Do ozdabiać. Bo mi wstyd. Jestem już u Coca-Cola. No i... O, Santa! Będziemy teraz wieszać lampki. Ale... Tu są lampeczki. A możesz sobie jeszcze się położyć i sobie poodpoczywać. Które kupiliśmy, nie? Tak, kupiliśmy razem, bo lubimy robić zakupy, bo jesteśmy przyjaciółkami. Ja nie jestem dziewczynką. Jesteś dziewczyną, to pokaż wszystkim. Bo ja nie chcę... Jesteś głupi. Mi nie chcę pokazać, to może wam pokażę. Pokażesz? Pokaż. Pokaż. Lampeczki rozłożone. Kacper też nagrywa tam vlogmas. Tu mamy te zawieszki z Le Romelien, czy tam skądś. I będziemy teraz zawieszać tutaj. Pyszyłem lamperie. Trochę tam jakby są za krótkie, ale i tak jest spoko, nie? Bardzo ładnie, dziękuję. Proszę, proszę. Fajnie. Dobra, zobaczcie, dodałem jeszcze choinek, które zostały. Też nagrywam, możesz mi nie przeszkadzać. I wygląda to przepięknie. Tylko tu jeszcze powinny być, ale już nie ma. Chyba, że podetnę trochę. Nie! Czy podciąć trochę? Jak chcesz. Dobra, zobaczcie, dodałem jeszcze tu. I moim zdaniem wygląda to zajebiście. A Kacper mówi: ale brzydko. On jest po prostu debilem. Jesteś? Tak. Wyszedłem od Kacpra. Zapomniałem bandany na głowę, więc idę z tą pieczarką. Jadę do Postka odciąć włosy. I jeszcze nie wiem w sumie, co zrobię. Wiem tylko tyle, że chciałbym mega krótko. Znaczy nie tak super krótko na jeża, ale tak krótko, krótko. Oczywiście spóźniony, ale cóż. Jestem już w windzie i jak widzicie mam super fryz. Gdyby nie to, że mam tutaj wygolone boki, bo wczoraj to zrobiłem, wiecie? To wygląda jeszcze gorzej. Tak, da się. Ale zobaczcie lepiej to, jak będę wyglądać za chwilę, bo to będzie hit. Jestem już na fotelu i będziemy myć najpierw włosy. Teraz wyglądam jak moja babcia. A, jest wizerunek. O nie. Dobra, umyjemy i idziemy na fotel. Dlaczego nie opiła ostrość? Strasznie to jest zadymione. Zadymione, bo jest niezła zadyma. Jestem już umyty. Cały jestem umyty, ponieważ mają tutaj super prysznice. Dziękuję, ja idę sobie. Dziękuję również ci. Cięcie. No proszę tam opędzlawać mi włosy. Ile tniemy, szefie. Tylko teraz nie zrób tak, że ciachniesz tak dużo i wiesz, haha, ale śmiesznie. A to było fajne. Może nawet trochę więcej. Dobra, jeszcze ten, nie skończyłem, poczekaj. No, to zaczyna wyglądać. Uwaga.
Pasek mnie obciął dłużej, ale wróciłem do domu i miałem dużo krótkich tych blond włosów i stwierdziłem, że dobra, zrobię to maszynką do golenia i sobie obciąłem całą głowę na krótko. I mam swoje włosy już. No, więc tak wyglądam. I żegnam się z wami, do zobaczenia jutro o 15. Nara!